Witam Państwa serdecznie w audycji Wolny Umysł. Ja nazywam się Matylda Kozakiewicz, a moim gościem jest dziś Mateusz Adamczyk, polonista, popularyzator wiedzy o języku, członek zespołu Rady Języka Polskiego oraz mistrz mowy polskiej 2023. Dzień dobry. Czy ubiegasz się też o ten tytuł w kolejnym roku? Nie można go dostać, więc nie zaprzątam sobie tym głowy. Aha, czyli to się dostaje raz w życiu i wiesza się na ścianie. Tak, no, właściwie okay. Nawet nie wiesza, tylko stawia, bo to jest taki ładny postumencik. Gratuluję w takim razie. Dziękuję. Dzisiaj chcemy porozmawiać o feminatywach. I to jest temat trudny, bo jak się dowiedziałam z sądy, wiele ludzi po prostu nawet nie wie, czym są feminatywy. Dlatego chciałabym zacząć od definicji. Czym są feminatywy? Najprościej mówiąc, formy żeńskie, ale nazw osobowych, czyli takich, które dotyczą ludzi, osób. Bo czasami mówi się także, że jeżeli jest ta kurtka, to powinien być ten kurtek, który akurat byłby maskulatyw, czyli męska wersja, ale nie o to chodzi. Chodzi o, w szczególności o nazwy zawodów i funkcji, czyli na przykład marszałkini, prezydentka, jeżeli nam się taka przydarzy wreszcie, albo redaktorka, tak jak ty. Okej, czyli są feminatywy i maskulatywy. To jest jakby, ja kiedyś użyłam tego słowa tak intuicyjnie, ale nie byłam pewna, czy ono istnieje, ale rozumiem, że istnieje. Dobra, czyli feminatywy i maskulatywy i one się głównie odnoszą do zawodów. Ale wiem, że są też inne grupy wyrazów, które też mają służyć równouprawnieniu i to są osobatywy i neutratywy. Czy mógłbyś też wyjaśnić, czym są? Osobatywy to są takie konstrukcje, które zawierają słowo osoba, które, jak pokazują badania, nie jest nacechowane płciowo. To znaczy, mimo że jest rodzaju żeńskiego, to nasze skojarzenia nie idą w stronę żeńskości, kiedy tego słowa używamy, w przeciwieństwie do na przykład człowiek. I właśnie te osobatywy to jest osoba plus najczęściej imię słów przymiotnikowy, czyli na przykład osoba studiująca zamiast studentki i studenci, osoba pracująca zamiast pracownicy i pracowniczki. I funkcją tych osobatywów jest niewskazywanie na płeć. Z kolei te drugie konstrukcje, czyli neutratywy, one są często, chociaż jak pokazują najnowsze wyniki badania spisu niebinarnego, nie tak często, jak mogłoby się wydawać, używane przez osoby niebinarne. I to na przykład są formy takie, które znamy dotychczas z gramatycznej nazwy rodzaju nijakiego. Ale w związku z tym, że nijaki kojarzy się negatywnie, to używamy właśnie... Bo jest taki nijaki, czyli nic nieokreślający. Byle jaki, bezkrwisty i tak dalej, i tak dalej. Ten ciąg synonimów jest dosyć długi i dlatego używamy właśnie rodzaju neutralnego i tam będą takie rzeczowniki jak to redaktorze na przykład. Będą tam takie formy czasowników jak byłom, widziałom i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest w ogóle szczególnie trudne do zaakceptowania, bo nie przywykliśmy do tego, żeby ktoś się nazywał rodzajem nijakim jako dorosły człowiek, bo często się mówi o dzieciach z tym, także dziecko zrobiło, ale że dorosły człowiek zrobiło, dorosły człowieko, czy ten człowiek też podlega jakiejś odmianie? Lepiej dorosła osoba, bo człowiek rzeczywiście skręca nasze skojarzenia skręcają w stronę męskości, ale nie przywykliśmy dlatego też, że dotychczas tego rodzaju nijakiego gramatycznego, a współcześnie neutralnego, używano w stosunku do dzieci i młodych osobników zwierzęcych, czyli takich osobników, które się nie rozmnażają. Bo dla nas ważne, i gramatyka to oddaje, jest to, że jeżeli coś ma przypisaną płeć, jak się poruszamy w tym binarnym podziale, to będzie płeć męska i płeć żeńska, to właściwie nam to jest ważne z tego powodu, że służy rozmnażaniu. Znaczy, że to jest ten ważny element naszego funkcjonowania po prostu jako gatunku. I dlatego jakieś te skojarzenia z taką niepowagą, zresztą zobacz, że to jest właśnie bezpłciowy, prawda? Ten nijaki to jest bezpłciowy, czyli odmawia się tej osobie, o której się mówi. A często też się mówi w ogóle, że coś jest bezpłciowe w takim sensie, że jest nudne i nieciekawe. Tak, czyli niewyraziste. A wyrazistości, kulturowo, jak się okazuje, i badałem to, kiedy badałem samo słowo płeć, nabieramy wtedy, kiedy jesteśmy zdolni do rozrodu. To jest, jakiś taki kod kulturowy, z którego teraz próbujemy zrezygnować i jest nam to potrzebne. Bo osoby, które dotychczas w ogóle nie były widziane, to nie znaczy, że ich nie było. Bo są przekazy literackie także, które mówią o tym, że osoby niebinarne były jakoś dostrzegane, bardzo rzadko, ale jednak, ale były wykluczane na wiele różnych sposobów. Takim jednym ze sposobów, który wydaje się na pierwszy rzut oka całkiem atrakcyjnym, było podnoszenie tych osób do rangi boskości. I pamiętam chyba u Górnickiego w Dworzaninie Polskim jest taki fragment, że to są osoby dwupłetowe, czyli binarność mocna, ale jakaś wymieszana i to przynależy bogom. No i teraz możemy pomyśleć, wspaniale, ja też chciałbym być tutaj boski, prawda? I w tej rozmowie i w ogóle w życiu. Ale zobacz, że to i tak jest taki element, który wyłącza te osoby
z życia społecznego, że one są podniesione do rangi boskości, czyli poza nasz porządek. Czyli to nie są ludzie. To nie są ludzie. To są bogowie. To są odrębne byty, można by było powiedzieć, niestety. Pamiętam kiedyś, jak jeszcze chodziłam na lekcje religii, jak spytałam, czy Bóg jest mężczyzną i usłyszałam, że właśnie nie, Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, więc właściwie można powiedzieć, że Bóg jest istotą niebinarną. Można by było. I takie przekazy właśnie znajdujemy w literaturze. Dobrze. Jak państwo słyszeli, są te osobatywy, neutratywy, które moim zdaniem są dosyć trudne do zaakceptowania dla osób, które mocno, jakby to powiedzieć, mocno zżyły się z tym językiem, jak w takiej formie, w jakiej on wyglądał przez ostatnie setki lat, czy tam przynajmniej dziesięciolecia. Ale feminatywy są czymś dla nas naturalnym i bardzo często dzieci używają feminatywów intuicyjnie, nawet tam, gdzie te feminatywy nie istnieją albo nie są jeszcze jakoś specjalnie do języka polskiego wcielone. Dlatego dzisiaj rozmawiamy o feminatywach jako takiej chyba najbardziej popularnej formie uczynienia języka polskiego równym dla obu płci i uwidaczniającym kobiety. Nasz reporter Mikołaj Cichocki przeprowadził sondę uliczną, pytając ludzi, co myślą o takich słowach jak psychiatrka czy polonistka. I zapraszam państwa do wysłuchania teraz tej sondy. Czy słyszała pani o feminatywach? Nie. Lekarka, policjantka, chirurżka, co pani uważa? Czy są potrzebne w języku polskim takie słowa? Nie zastanawiałam się nigdy na tym, więc ciężko mi powiedzieć, ale nie wiem. Myślę, że pani psycholog lepiej brzmi niż psycholożka. Czy słyszał pan kiedyś o feminatywach? Nie. Co pan o tym uważa? Czy potrzebne są takie słowa, czy wystarczy na przykład pani psycholog? Wystarczy pani psycholog, absolutnie. A dlaczego? No bo to w błąd ludzi prowadza. 80% ludzi nie wie, mogę się z panem założyć, no, kto to jest. Wymyślają różne nowe formy, kiedy są stare i zupełnie logiczne. Dzień dobry, przepraszam, mogłem panią szybko zapytać, czy słyszała pani o feminatywach? Nie. Nie, a wie pani, co to jest w ogóle? Nie. Psycholożka, chirurżka, takie po prostu formy żeńskie. Co pani o nich myśli? Śmiesznie brzmi. Śmiesznie brzmi, bez reguły używa się na przykład, nie wiem, pani profesor, nie profesorka. Raczej by się pani skłaniała ku tym takim starym, utartym normom? Tak. Zdecydowanie. A oprócz tego, że brzmi na przykład, nie wiem, to jeszcze trudno wymówić, czy dlaczego w zasadzie? Po prostu śmiesznie brzmi. I tak niepoważnie. Rozumiem. Czy słyszała pani o feminatywach? Proszę pana, tak, bo jestem polonistką, więc zrównienia, znaczy nie tyle zrównienia, co wersja żeńska męskich rzeczowników, no jest znaną historią. Bardzo ich nie lubię. To szczególnie tych najnowszych typu gościni. No co prawda jest gospodyni, ale gościni mi zupełnie nie pasuje. Dyrektorka też nie, może być pani dyrektor i wtedy nie odmieniamy. Stara szkoła. Myśli pani, że to jest w jakimś sensie dyskryminacja? Nie, broń Boże. No po prostu taka jest teraz moda feministyczna. No i to jest jeden z objawów tej mody. Może sobie być, mnie to bardzo nie przeszkadza, ale ponieważ pracuję również w radiu, to staram się jednak używać tak języka polskiego, jak uważam, że powinnam, żeby nie mieć poczucia winy. No chyba, że ktoś mi zleci używanie innych form, ale ja na pewno nie popełniam błędu, mówiąc pani dyrektor, a nie dyrektorka. No lekarka może być, no to też jest kwestia uzusu, czyli tego, do czego my przyzwyczailiśmy się i co powtarzamy. I taka powtarzalność sprawia, że językoznawcy zgadzają się i wprowadzają do słownika jako, powiedzmy, forma oboczna albo nowsza, a to, co kiedyś było poprawne, nazywa się lekko archaicznym. No, w każdym razie gościni bardzo nie lubię i wolałabym, żebym nie musiała używać tego słowa. No trudno, no jest gość. Ja zawsze żartuję, mówię, i jest on kobietą, dodam, no i wtedy jest wszystko okej. Żarcik jest, a czuję się lepiej, ale może się przyzwyczaję tak jak do gospodyni. Czy słyszała pani o feminatywach? Nie. Tak, czy na przykład pani doktor, pani chirurg jest lepszy? Chyba raczej pani doktor, chirurg jest lepszy. A dlaczego? No jest dostępne bardziej ludziom, tak? I każdy to słowo zna. A takie to starsi ludzie, nawet niektórzy mogliby tego nie wymówić, prawda? Dobra, dziękuję. To audycja Wolny Umysł. Ja nazywam się Matylda Kozakiewicz, a moim gościem jest Mateusz Adamczyk. Rozmawiamy dziś o feminatywach. Mateuszu, wysłuchałeś naszej sondy. No i co? Zaskoczyły cię te odpowiedzi?
Zaskoczyło mnie to, że są tak jednoznacznie negatywne. To znaczy, wydawało mi się jednak, że będzie jakaś mieszanka tego takiego opornego podejścia do feminatywów i takiego, który będzie no raczej przyjazny. I trochę mi to uzmysławia, że chyba żyję w jakiejś bańce. I no, wybiło mnie to trochę z rytmu, powiem szczerze. Ja mam podobne wrażenie też w moich social mediach, ponieważ od dawna używam feminatywów, nazywam się psycholożką, to obserwują mnie osoby, które albo do tego przywykły, albo zaakceptowały, nawet jeżeli tego nie lubią, ale na pewno nie zwracają mi na to uwagi oraz na pewno wiedzą, czym są feminatywy. Tutaj większość osób rzeczywiście nie zna tego pojęcia i nie wiem, czy to był pech naszego reportera, że akurat tylko na takie trafił, czy rzeczywiście większość z Państwa po raz pierwszy słyszy termin feminatywy. Natomiast dla mnie ciekawe było to, że część z tych osób używała feminatywów, ale w odniesieniu do takich nazw, funkcji czy zawodów, które już są z tym feminatywem obeznane, czyli że już używamy tego od dawna. Myślę, że nikt się nie sprzeciwi, kiedy powiem pielęgniarka, polonistka, nauczycielka. To są feminatywy, jakby nie patrzeć. Ale już ta psychiatrka, chirurżka, architektka. Udało mi się to powiedzieć. To rzeczywiście trudno powiedzieć, przynajmniej dla mnie. Już budzą sprzeciw i jedna z naszych respondentek odpowiedziała, że no właśnie, być może się przyzwyczai. I dla mnie to jest takie niosące nadzieje, że być może jest to kwestia tylko rzeczywiście przyzwyczajenia. Jak myślisz? Nakłada się tu kilka rzeczy. I przyzwyczajenie, to na pewno. Druga rzecz to opór społeczny związany z tym, że no chętniej przyjmujemy takie słowa jak sprzątaczka, tam była gospodyni się pojawiła przy okazji gościni. Czyli takie, które z jednej strony są utarte, czyli tutaj mamy tę warstwę przyzwyczajenia, ale z drugiej strony no, to nie są jakoś wysoko sytuowane pozycje społeczne. Że wtedy, kiedy dochodzi do takich, no właśnie tworzenia takich słów, które nazywają no, reżyserki na przykład, prezeski, prezydentki, marszałkini ministry. I tak dalej, ministry i tak dalej, to jest opór społeczny. I to towarzyszy nie tylko formom żeńskim, tylko w ogóle takiemu naszemu społecznemu, no takiej społecznej nierówności. No bo wydaje nam się, że to brzmi niepoważnie. Ja nie zaprzeczam skojarzeniom. Ja wbrew temu, co się mówi w mediach społecznościowych, że tam przyzwyczajicie się, albo to nie jest żadne zdrobnienie, to nie jest zdrobnienie, to jest fakt językoznawczy, językowy. Natomiast to, w jaką stronę podążają nasze skojarzenia, my na to nie mamy wpływu. Ja bym tego nie bagatelizował, bo jeżeli ja powiem, że oswoisz się, albo to wcale takie nie jest, no to co ja właściwie robię? No ja trochę tę osobę, no jakoś atakuję, to może za dużo powiedziane, ale zmuszam, to jest presja. Albo zaprzeczam jej przeżyciu. A gdybym ja uznał, rozumiem, że tak ci się kojarzy, ale zobacz, że są takie jeszcze słowa, jak na przykład nurek, bo przecież ten przyrostek ek, tak jak mamy przyrostek k do tworzenia form żeńskich, psycholożka, psychiatrka i tak dalej, to mamy też przyrostek ek, który tworzy i formy męskie, nurek i zdrobnienia, domek. I czy tu mamy tak dużo skojarzeń z tą zdrobniałością i niepowagą? Pewnie mniej. Pewnie też dlatego, i to trzeba powiedzieć, bo nie będę tutaj manipulował, że o ile ten przyrostek K, czy ta końcówka, jak się mówi K, feminatywna jest bardziej produktywna, to znaczy częściej używamy do tworzenia nazw żeńskich, o tyle tego ek rzadko używamy do tworzenia, no bo co tam będzie, bawidamek na przykład, kto używa tego słowa, co tam będzie, esbek, no też na szczęście rzadko używane. Więc no tutaj frekwencja decyduje też o tym, czy my zauważamy ten proces, czy go nie widzimy. Więc to jest jedna warstwa. Czyli... A mogę się od razu do niej odnieść? No, bo ja mam bardzo podobne wrażenie, że dla mnie na przykład takie słowo magisterka jako feminatyw, a nie praca dyplomowa, rzeczywiście kojarzy mi się z czymś zdrobniałym od magistra, podobnie jak doktorka i doktor. Ja wiem, że to nie jest zdrobnienie, ale to jest jakieś moje silne skojarzenie, które mam w głowie. Dlatego ja sobie wybrałam w stosunku do samej siebie formę magistra. I żyjemy w takich czasach, w których te feminatywy się dopiero dla niektórych zawodów tworzą i myślę, że możemy też sobie na razie przynajmniej wybierać te formy. Zdecydowanie. W ogóle ja często jestem pytany o to, czy na przykład taka magistra to jest poprawna. To od razu powiem, że norma językowa nie nadąża za tym. To znaczy, to jest tak jak powiedziałaś, to się tworzy dopiero. Mamy pewne mechanizmy słowotwórcze. Bardzo nie lubię tego, jak ktoś mówi, że to jest fleksja i polszczyzna jest językiem fleksyjnym. Fleksja to jest odmiana słów, a nie ich tworzenie, więc tutaj błąd merytoryczny. Mamy mnóstwo możliwości. Ta magistra, ta doktora, ta psychiatra, bo to jest też ciekawe, że zobacz, że te niektóre słowa, psychiatra, co tam jeszcze pediatra. Było, pediatra, sędzia, ale też terapeuta, sędzia, one się kończą tak, jak
większość rzeczowników rodzaju żeńskiego. Nawet mężczyzna się tak kończy. Jest taki pstryczek polszczyzny w nos trochę patriarchatu. To mi się podoba akurat. Natomiast one mogą być używane oburodzajowo, czyli ten psychiatra i ta psychiatra, ten sędzia i ta sędzia. I one się ładnie, regularnie odmieniają. Tam w liczbie mnogiej będzie trochę problem, bo to będą te sędzie. No, mnie to już jakoś nie przeszkadza. Pewnie kwestia osłuchania i opatrzenia, bo trochę w tym grzebie już od wielu lat, więc mało co mnie tam zaskakuje, szczerze powiedziawszy. Natomiast mamy wybór, że to w ogóle tak funkcjonuje czasami w tym słownictwie prawniczym, że mówi się, że właśnie jest pan sędzia i nie było pana sędziego, tak. Jest pani sędzia i nie było pani sędzi. Tak. Czyli już odmieniamy, de facto sędzia jest feminatywem, który brzmi tak samo w mianowniku, jak maskulatyw sędzia. Tak, i dlatego tutaj czasami jest taki argument, że sędzina, bo to jest taki kolejny feminatyw, który tworzony jest od, no, podstawowego rzeczownika ten sędzia i duża część osób mówi, że to nie, bo to jest żona sędziego. Tak, historycznie. No historycznie. Tak historycznie było, ale przecież możemy... No a Krawcowa? Mm-hmm. To żona Krawca. Tak. Czy dzisiaj tak powiemy? A bielizna powinna być biała. Powinna być biała, ale często gęsto nie jest. Więc mnie akurat się ten sposób podoba. To znaczy, że wykonujemy czy dokonujemy takiego językowego recyklingu. Stary mechanizm, który służył i to też jest ładne w tym kontekście, no bo służył określania kobiet przez pryzmat mężów swoich, no bo jeżeli Krawcowa i ten przyrostek owa mówił żona Krawca, no to teraz wybijanie kobiet na niepodległość, tak to szumnie nazwę, za pomocą tego samego pierwiastka językowego jest tak ładnie przewrotne, że mnie się to bardzo podoba. Pewnie, bierzemy to stare słowo, tworzymy jego definicję na nowo, inaczej je dzisiaj rozumiemy po to, żeby budować równość i równouprawnienie. Ja często używam argumentu, że byłabym może nie tylko przeciwko feminatywom, po prostu uznawałabym, że są niepotrzebne, gdyby wszystkie nazwy, nie wiem jak to powiedzieć, generyczne, defaultowe, to jest takie zapożyczenie, mogę powiedzieć generyczne, uniwersalne nazwy zawodów, były wszystkie męskie. Ja bym nie miała z tym problemu, bo wtedy byśmy mieli rzeczywiście taki rodzaj przyzwyczajenia, że no, nazwy zawodów są męskie, tak samo jak słowo osoba jest w rodzaju żeńskiego, czy słowo człowiek jest w rodzaju męskiego. Przyzwyczailibyśmy się do tego, ale problem mam z tym, że właśnie te zawody, o których wspominałeś wcześniej, wysoko opłacane, kojarzące się z takim dużym szacunkiem, typu prawnik, architekt, lekarz, chirurg, są rodzaju męskiego i dopiero przy tych zawodach niżej opłacanych, typu sprzątaczka, wiem, że tam też są męskie formy, śmieciarz na przykład, tak? To jest też często argument, no ale przecież kobiety też nie szukają feminatywów od śmieciarza, ale prawda jest taka, że no nie zależy nam na tym, żeby się dostać do tych niżej opłacanych zawodów, tylko żeby była równość na wszystkich poziomach, czyli żeby właśnie te najwyżej opłacane, szanowane zawody miały swoich reprezentantów i reprezentantki w obu płciach, jeżeli już posługujemy się tym binarnym podziałem. I myślę, że gdyby dziewczynki słyszały w dzieciństwie, że mogą być, że jest taki zawód jak architektka, jest taki zawód jak chirurżka, to częściej być może wybierałyby właśnie takie zawody. Tak, albo słowo by usłyszały, albo gdyby reprezentacja kobiet, nawet w podręcznikach dla dzieci, pod słowem, nie wiem, jest ilustracja kobiety, która ma te wszystkie architektoniczne, architektowe, nie wiem jakie tutaj utworzyć słowo, przyrządy przy sobie, czyli jest architektem i by był podpis architekt, to słowo architekt nasyci się także żeńskością. My jakoś tak, i to nam towarzyszy od początku naszej kultury, my wierzymy w magiczną moc słowa i słowo jest sprawcze. Rzeczywiście, ono zwraca uwagę, bo zobacz, że kiedy używam słowa architektka na przykład, to ja dostaję od razu informację, że to jest kobieta. No i teraz ta widoczność to jest jedyne, co robi język. A to, co my z tą widocznością zrobimy, to już jest nasza sprawa. I ja nie wierzę w zdania, wiesz, które mówią, że jeżeli wprowadzimy feminatywy do języka, to wyrównają się płace. Nie wierzę w to. Bo ja mogę tak samo słabo zapłacić chirurgowi, pani chirurg i chirurżce. Dopóty nie zmieni się nasze podejście do kobiecości i do kobiet, do tego, że zasługują na takie same prawa jak mężczyźni, to język tego nie zrobi. On uwidoczni, i tutaj akurat widzę kawałek szansy, że zobaczcie, są też chirurżki, czyli są tam też kobiety. W związku z tym, dlaczego one zarabiają mniej? W porządku. Ale z tego samego względu, tego uwidocznienia, na przykład przed wojną kobiety
nie chciały feminatywów wbrew temu, co się mówi. Nawet był pomysł takiego ważnego komitetu politycznego równouprawnienia kobiet, żeby wpisać do konstytucji, że słowa męskie mają być uniwersalne, czyli dla obu płci. Tam był obywatel, kilka przykładów tam te feministki wymieniały. Czyli no ona byłaby wtedy pielęgniarzem. Ona by była pielęgniarzem. Mhm. No albo jeżeli by powstało słowo pielęgniarka jako pierwsze, chociaż chyba nie, bo jest derywatem od pielęgniarza, no to mogłoby być też uniwersalne. Czasami się tak mówi w kontekście kosmetyczki, prawda? Pan kosmetyczka. Mhm. Ja nie widzę w tym niczego dziwnego. Znaczy dziwnego może tak, bo to może dziwić. Niczego, nie wiem, jakiegoś niewłaściwego dla języka. Ja sam, jak pracowałem w Sekretariacie Rady Języka Polskiego, to byłem sekretarką, no bo sekretarzem, tak jak chciała, no właśnie, była profesor Kłusińska. To jest inna funkcja, prawda? To sekretarz jest inna funkcja. Nam się kojarzy z innym zakresem obowiązków niż sekretarka. Tak, to oczywiście. To są dwa inne zawody, mimo że są teoretycznie maskulatywem i feminatywem od tego samego. Tak. I nie rozumiem, dlaczego nie można by było właśnie tego słowa sekretarka używać także w stosunku do mężczyzn. Znaczy, nie rozumiem. Rozumiem, ja się trochę droczę. Tak. I z tobą, i z państwem. Bo chcę pokazać, że język to nie jest jakiś twór nam dany z niebios. Tylko to my kształtujemy ten język. I naprawdę, to zajmie nam sporo czasu, ja nie przeczę, ale jest to do zrobienia. Tak samo jak było do zrobienia ze słowem mężczyzna, które dawniej było rodzaju żeńskiego, bo to była ta mężczyzna, wprawdzie oznaczała grupę osobników płci męskiej, tak jak właśnie ta grupa, ta mężczyzna, ta starszyzna nam została jeszcze w języku, ale w związku z tym, że nazywano tak już powoli pojedynczego osobnika płci męskiej, no to zaczęto tak mówić, że to jest ten mężczyzna. Czyli dawniej słowo żeńskie zmieniło swój rodzaj, ale forma się zachowała. To naprawdę są tylko i aż formy. Więc wracając jeszcze do tej jednej myśli uwidaczniania, bo to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, bo współcześnie i ta sonda trochę to pokazuje, że nam się wydaje, że tak wszystkie kobiety chcą. Zresztą ja bardzo nie lubię tych zdań kobiety czegoś chcą, bo zobacz, że i to zdanie jest... No bo jest... kobiety są takim monolitem, taką masą, tak? Że skoro prawda? Jestem kobietą, to muszę tego chcieć. Skoro tak. jestem feministką, to muszę używać feminatywów. Na przykład. A przecież jest masa feministek, które nie używają feminatywów, ponieważ bycie feministką oznacza ni mniej, ni więcej niż to, że chce równości, równych praw i obowiązków. Tak, że płeć nie ma mieć znaczenia. Jeżeli nie ma mieć znaczenia, to po co ją wyróżniać za pomocą tak. odrębnego słowa? I przed wojną to było bardzo popularne myślenie, dlatego że kontekst społeczny był inny. Ja bardzo nie lubię tego sięgania do przedwojnia jako takiego utraconego raju feminatywnego, tak to nazwał kiedyś profesor Łaziński. Kobiety nie chciały być uwidaczniane za pomocą feminatywów, bo zobacz, jaki był kontekst społeczny. Bo to tworzyło oddzielną kategorię kobiet tak. wykonujących dany zawód. A jeżeli wtedy kobiety dopiero zaczynały kształcić się tak jak mężczyźni, więc społeczny odbiór był taki, że no jak to jest kobieta, to ona nie wykonuje tak dobrze tego zawodu jak mężczyzna, który jest osadzony w tradycji, dobrze wykształcony. Stereotypy grają dużą rolę tutaj. Więc wiesz, no doktorka to była na wsi, jakaś taka doktorka, a pani doktor to była w mieście, czyli taka wykształcona. I ja się nie dziwię tam i wtedy, że był duży opór, że to było nazywane także, tak jak i dzisiaj, feministycznym wymysłem i tak dalej, i tak dalej. Chociaż mówi się, że tam był feminatywny raj, no ale wiesz, jak obserwuję te ślady w pismach językoznawczych z tamtego okresu, to były pytania o te formy. No to jeżeli pytano o te formy, my nie pytamy czyli o rzeczy, które są naturalne na dla temat, nas. Taka sama tak. dyskusja jak dzisiaj i też byli zwolennicy i przeciwnicy, jak zwolenniczki i przeciwniczki feminatywów. Zobacz, jak to wydłuża niestety wszystko. Fajnie by było, gdyby była taka jedna forma na wszystkie zawody, która by nie niosła za sobą informację płci. To by było prawdziwie feministyczne wtedy. Osobatywy są takimi formami, tylko one rzeczywiście powodują jeszcze jedno, no powiedziałbym, zamieszanie w tekście, bo one wydłużają ten tekst, a po drugie, no nie mamy szeregu synonimów do słowa osoba, bo co persona, to brzmi już tak dość wysoko, takie, tak. to jest napuszone. Więc no, gdyby, no, ten tekst traci na stylu, a to jest dla nas ważne. Więc kombinujemy i kombinujmy, bo kombinowanie też zakłada pewną otwartość. I chyba na tym należałoby się skupić. Mateusz, poprosiłam moje czytelniczki i czytelników o to, żeby mi zasugerowali piosenki, w których występują feminatywy, bo ja sama miałam problem, żeby takie znaleźć, ale dostałam całkiem sporo bardzo fajnych propozycji. Między innymi pojawiła się Kosmonautka Katarzyna Groniec, Supermenka wykonywana przez Kaję, a nawet, uwaga, Bogu Rodzica. To był mój hit, no ale nie będziemy teraz słuchać Bogu Rodzica, bo jest dosyć długa. Szkoda. Dlatego wybrałam Gramofonomankę Mieczysława Foga. Stary utwór, jaki piękny, chociaż długi, ale piękny feminatyw. Zapraszam państwa.
Wracamy po przerwie. Nazywam się Matylda Kozakiewicz. To jest audycja Wolny Umysł, a moim gościem jest Mateusz Adamczyk, polonista, popularyzator wiedzy o języku, członek zespołu Rady Języka Polskiego, mistrz mowy polskiej 2023, pierwszy tego imienia, niespalony, zrodzony z burzy, władca smoków, protektor królestwa. Mateusz, nie mogłam się powstrzymać, ale lista twoich tytułów jest tak długa, że aż się prosiło, żeby dodać. Dodać jeszcze. Wspaniale. Poproszę kopię w takim razie tego opisu. Dostaniesz na pamiątkę. Mateusz, rozmawiamy o feminatywach i chciałam cię spytać, jakich argumentów uważasz, że nie powinno się używać w tej żywej, gorącej dyskusji na temat tego, czy używać feminatywów, czy nie. I na przykład pojawia się taki argument, że feminatywy są nowomową. Czy ty uważasz, że to jest właściwy argument, czy niekoniecznie? Nie, dlatego, że nowomowa to jest konkretny rodzaj języka, który odpowiada państwom totalitarnym, najprościej mówiąc. A my nie żyjemy w takim ustroju. I nikt nam tego ustroju nie chce narzucić, na pewno nie językowo, więc z tym nie dyskutuję. Chyba, że ktoś, kto do mnie tak mówi, rozumie, bo czasami wynika to z niezrozumienia tego słowa, że feminatywy to jest coś nowego w języku. Mhm. Że to jest, no już niech będzie wartościująco nowa wymysł. Nowa mowa. Tak, nowa mowa. Niech tak będzie. Dobrze. I wtedy okej. I wtedy mogę z tym dyskutować. Z tym, że to niekoniecznie jest coś złego, bo przecież w języku pojawiają się co chwila nowe słowa. Wiesz, ja nie rozumiem. Możemy o tym dyskutować, ja mogę tu przywołać kontekst prasłowiański także i też ten współczesny, bo to nie jest tak, że wszystkie feminatywy, które dzisiaj mamy, są rzeczywiście zakorzenione w historii. Tylko wiesz, wydaje mi się, że rozmowa o tym pokazuje nam znowu ten kontekst społeczny. To znaczy, żeby zaspokoić potrzeby komunikacyjne wielu kobiet i nie tylko, bo przecież osoby niebinarne też czasami używają feminatywów. W tym kraju to musimy wykonać jakąś ogromną pracę. Musimy przewalić tony węgla, żeby to uzasadnić, bo jeżeli to są kobiety, to, no to być może sobie wymyślają, są histeryczne. My znamy te deprecjonujące stereotypy i w związku z tym ja nie widzę też potrzeby robienia tego. To znaczy róbmy to, jeżeli jesteśmy zainteresowani i zainteresowane tą historią języka. Mnie to też kręci, bo ja etymologia to jest mój konik. Bardzo to lubię. Natomiast po co to robić? Zobacz ile argumentów, jaki ciężar. Historia języka, psycholingwistyka, socjologia, no mnóstwo rzeczy. Tymczasem ja pamiętam dokładnie moment, w którym do języka ogólnego weszło takie słowo jak tacierzyński. I słuchaj, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jest taka prawna sytuacja, która mówi o tym, że część urlopu macierzyńskiego matka może oddać ojcu, ale formalnie on się nazywa macierzyńskim. I zrobiło się larum, no bo jak tu teraz mężczyźni mają być na macierzyńskim? Ojciec ma iść na macierzyński. I ja pamiętam takie zdanie w Polityce, w jednym z artykułów, że panuje tutaj jakiś zamęt i mężczyźni nie wiedzą, jak się w tym odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem to, ja tego nie chcę deprecjonować. Można się pogubić. Natomiast zobacz, w czym są kobiety od tak długiego czasu. No dyskusja trwa ponad 120 lat, a pewnie i dłużej. Ten tacierzyński wszedł bardzo gładko bardzo i bardzo szybko. Szybko i w ogóle nie było dyskusji na ten temat, no bo mężczyzna nie chciał iść na urlop macierzyński. I już. A jak kobieta chce być psychiatrką, to no ja mam, często mam ten problem, że jak mówię, przedstawiam się jako psycholożka i mówię o czymś kompletnie niezwiązanym z feminatywami. Mówię na przykład o stylach więzi. Mhm. I mogę mówić godzinę o stylach więzi, ale jeśli się przedstawiałam jako psycholożka, to w komentarzach pod tym postem będę miała głównie komentarze, tak. Haha, psycholożka, tak. Jakie to śmieszne. Tak, tak. A nie lepiej byłoby tak poważniej pani psycholog, bo przecież psycholożka to jest takie uwłaczające. I ja ciągle słyszę o tym, że się źle nazywam. A tymczasem jestem zdania, że każdy może się nazywać, używać takiego feminatywu albo maskulatywu jak chce. Nie mam nic do pani psycholog, które chcą być nazywane psychologami i szanuję to, jeśli będzie na twoim miejscu kiedyś gościni, czy gość, który będzie kobietą, jak mówiła nasza respondentka, i będzie ona chciała, żeby nazywać ją psychologiem, tak będę robić, bo to jakby mój szacunek dla drugiego człowieka sprawia, że mam ochotę nazywać go tak, żeby jemu było przyjemniej, komfortowo w moim towarzystwie. Po Więc prostu. Jedyne, co robię, to nazywam się psycholożką, a dostaję taki atak za to. Ale wiesz, bo i myślę, że ważne jest, żeby wybrzmiało to, że w ramach języka niewykluczającego, tu nie chodzi o to, żeby feminatywy wygrały, albo żeby wygrały formy pani dyrektor. Chodzi o to, żebyśmy mieli i miały wybór. Że jeżeli naprawdę, ja mogę nawet z automatu do ciebie powiedzieć pani redaktor, no i ty zwrócisz mi uwagę, albo tego nie zrobisz, ja wtedy już będę wiedział, że wolisz być redaktorką. To ciśnienie z obu stron
bo widać, tutaj przywołałaś jeden argument, taki bardzo wykluczający, hehe, psycholożka, taka lożka, mhm. to bardzo częsty argument niestety, a z drugiej strony, no to może jeszcze pani piosenkarz, albo pani dyrektor to jakaś proteza językowa. No używanie takich argumentów, no jest wyśmiewaniem tej drugiej strony. A jak słyszeliśmy i słyszeliśmy, przecież w tej sądzie nie było ani jednej osoby i być może to jest tak, jak powiedziałaś, no jakiś pech tego reportażysty czy dziennikarza, który przeprowadzał tę sondę. No ale to może po prostu wynikać z tego, że ludzie mają różnie i uznajmy to, żeby to było na równych prawach. Czyli jak słyszę psycholożka, w porządku, słyszę pani psycholog, równie nic mi to nie robi. No właśnie, bo przecież te argumenty właśnie takie uzasadniające, jak się powinno mówić, one mają w moim odczuciu zmusić jedną ze stron do tego, żeby zmieniła swoje przyzwyczajenie, żeby zrobiła coś wbrew sobie, żeby zaczęła myśleć inaczej, a przecież pogardzaniem czy wyśmiewaniem właściwie no nie da się zmienić zdania drugiego człowieka, bo każda presja rodzi reaktancję, czyli taki opór psychologiczny. Więc słyszymy ciągle te argumenty, że no, tam architektka tego się nie da wymówić, pilotka to taka czapka, tak. A przecież... Ja a pilot też, to taki no właśnie. Dynks do telewizora, no. Tak, to jest kontroler do telewizora. Tak. Mamy, to są synonimy, tak? Nie synonimy, przepraszam. To jest tak zwana polisemia, czyli wieloznaczność. No tak. Właśnie, czyli dwa słowa, które brzmią tak samo, ale oznaczają dwie różne rzeczy. Można tak, wtedy homonimia, bo to nie ma zgody, to nie będziemy tutaj teraz uniwersytecko roztrząsać, czym jest polisemia, czym jest homonimia. W każdym razie powiedzmy, że jest jedna forma i wiele znaczeń, bo to jest to najważniejsze. I my umiemy sobie z tym radzić kontekstem, oczywiście, prawda? Że tak. No rzadko kiedy kontroler do telewizora pilotuje maszynę, w której lecimy w przestworzach. Jak powiem, wiesz, Matylda, szczęśliwie pilot wylądował, to nie pomyślisz, że pilot spadł ze stolika na podłogę i się nie roztrzaskał. Chociaż mogę tak zażartować, że pilot szczęśliwie wylądował na poduszce i przez to się nie roztrzaskał. Oczywiście, że tak. Mając na myśli pilot do telewizora. Jak najbardziej. Wiesz, jeszcze w tej sądzie był jeden ważny kontekst. Poprawności i niepoprawności oraz językoznawców, językoznawczyń, które o tym jakoś tutaj cudzysłów decydują. Zobacz, że ta pani powiedziała, poloniska zresztą, że ona nie chce być niepoprawna. Jest w nas strach, który no, dostajemy właściwie w pakiecie edukacyjnym bardzo często, choć wiem, że to się zmienia na szczęście, ale że poprawność to jest jakiś taki najważniejszy wyznacznik naszego posługiwania się językiem. Że nie daj słowniku, żebyśmy się pomylili. I to też dotyczy komentarzy w internecie. Niech się ktoś tam pomyli, to zaraz są dobre rady typu walnij się słownikiem w łeb. Więc nie przywiązujmy się do tego tak bardzo. Tak jak powiedziałem, norma językowa jeszcze tego nie zbiera. My ją cały czas tworzymy i to jest ważne. My ją tworzymy. To nie jest tak, że potem językoznawca siada, mówię, napiszę słownik i teraz będę decydował, aha, to mi wygląda lepiej, bo są takie kryteria, a tu są takie. Są tam jakieś kryteria. To jest jakaś dziedzina nauki. Ale ona, to nie jest tak jednoznaczne. Naprawdę. Kultura języka czasami nawet mierzy się z oskarżeniami, że to żadna nauka. Często też jest tak, że coś, co do pewnego czasu było określane błędem, weszło do normy językowej po prostu dlatego, że ludzie tego używali. I zawsze takim przykładem, który mi przychodzi do głowy, jest słowo tamtą. Podaj mi tamtą szklankę. Dzisiaj tak się mówi. Kiedyś to był błąd, bo powinno się było mówić podaj mi tamtę szklankę. Tak. Żeby się zgadzało wszystko. Mało tego, tamtę małą szklankę, ponieważ zaimki przymiotniki miały dwie różne końcówki, więc to było dopiero zamieszanie. Więc kto wie, kiedy jakiś językoznawca tworzący nowy słownik, wiem, że rzadko teraz się tworzy słowniki, więc możemy na to jeszcze chwilę poczekać, ale być może niedługo do normy też wejdzie wziąć, włączać. I wiem, że teraz się niektórym uszy skręcają od słuchania tych wyrazów, bo one były, jak sam mi dzisiaj powiedziałeś w rozmowie przed audycją, takim papierkiem lakmusowym poprawności językowej. Czyli po tym rozpoznawaliśmy, czy ktoś mówi poprawną polszczyzną, a więc w domyśle jest dobrze wykształcony, pochodzi z jakiejś elity intelektualnej. Tak lubiliśmy się tak oceniać i oczywiście my zawsze byliśmy po tej wykształconej stronie, prawda? Oczywiście. I z tego założenia też wychodzą ci, którzy poprawiają innych w internecie. I to też jest takie drażniące, że czasami wypowiedź jest bardzo
ważna, dotyczy jakiegoś ważnego tematu, ale wystarczy, że pojawi się w niej jakiś jeden błąd językowy, jakiś brakujący przecinek i już oponent zamiast odnosić się do meritum, odnosi się do tego brakującego przecinka czy błędu. I mam wrażenie, że podobnie bywa z feminatywami, czyli ludzie lubią skupiać się na tym, co im się nie podoba w feminatywie albo w maskulatywie, czyli w braku feminatywu, zamiast skupić się na tym, co mówi ten drugi człowiek. A przecież to słuchanie chyba jest najważniejsze. No najważniejsze to... Nie skupiajmy się jak, tylko co, chociaż jak też jest ważne. Ja nie chcę tego teraz powiedzieć, że niech każdy mówi jak chce. Bo my znowu cały czas poruszamy się na granicy dwóch przestrzeni języka. Pierwsza to jest język ogólny, czyli ten uwspólniający, czyli ten, który jest wynikiem pewnej no, dyskusji społecznej, czyli naszego demokratycznego głosowania za pewnymi formami. Jak my to robimy? No, używając tych słów. Czyli właśnie tu frekwencja, tak jak powiedziałaś, coś no, na początku jest błędem, właściwie to jest innowacją, czyli jakimś nowym elementem języka, który potem jest poddawany ocenie normatywnej, najczęściej przez językoznawców, normatywistów. No i potem właśnie może być błędem albo nie, ale... Za nic my to często mamy jako społeczeństwo, bo używamy takiego słowa. No i trudno, jak możemy mówić, że to jest błąd, skoro to my kształtujemy ten język? No a właśnie, drugi każdy obszar, z nas kształtuje język. Tak, a drugi obszar to jest język prywatny. Czyli tak jak ja lubię, tak jak mi się podoba, taki mój językowy dobrostan prywatny. I ja oczywiście mogę się lepiej czuć w kontakcie z jakąś osobą, która używa takiego języka, jaki mi się podoba. Najczęściej to jest język podobny do języka domu, bo to są psychologiczne procesy także. Ale... No my nie możemy oczekiwać, że każda napotkana osoba i każda sytuacja komunikacyjna, taka publiczna, zaspokoi moje prywatne potrzeby językowe, bo to jest jakiś, no, jakbym miał dwa latka i myślał, że świat jest moim przedłużeniem. No to jest jakiś narcyzm taki, powiedziałbym, językowy. Miejmy go, ale pamiętajmy, że on nie zawsze będzie nakarmiony. Dzięki, Mateusz, za tę ostatnią myśl. Ja też jestem zdania, że ta komunikacja i taka wspólnotowość w komunikacji jest bardzo istotna. Dziękuję ci za spotkanie. My moglibyśmy o feminatywach rozmawiać godzinami, bo ja i Mateusz bardzo lubimy ten temat. On się często przewija w naszych rozmowach, ale czas nam się już kończy, więc musimy się z państwem pożegnać. Dziękuję ci, Mateuszu, za rozmowę. Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji Wolny Umysł. Moim gościem był Mateusz Adamczyk. I słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo.